Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. Partnerem odcinka jest Sky Showtime. Serwis streamingowy, na którym możecie obejrzeć serial Poker Face. No ja jestem bardzo podekscytowana dzisiejszym sponsorem, ponieważ już od kilku tygodni oglądam serial Poker Face. To jest serial kryminalny, a momentami nawet czarna komedia. I cała historia kręci się wokół głównej bohaterki Charlie, granej przez Natasha Lyonne, która ma niezwykłą umiejętność wykrywania kłamstw i to właśnie pomaga jej, żeby w każdym odcinku nową historię kryminalną rozwiązać. Więc mamy taki właściwie typowy schemat serialu kryminalnego, zrobiony z takim właśnie nowoczesnym twistem, bo jest taki tam bardzo fajny klimat i przede wszystkim plejada gwiazd. Tak, w każdym odcinku pojawiają się znani aktorzy, na przykład Chloe Sevigny czy Adrian Brody. I oczywiście wielu innych. Ja jeszcze nie mam tylu odcinków za sobą co Karolina, ale muszę powiedzieć, że bardzo mi się ten serial podoba. A to też dlatego, że przypomina mi seriale kryminalne, które oglądałam kiedyś jako nastolatka. To znaczy mamy detektywa czy jakąś postać, która rozwiązuje zagadki kryminalne i co odcinek jest jakaś nowa zbrodnia. I oczywiście główna bohaterka zostaje w nią wplątana w zasadzie przez przypadek. Tak, nawet wydaje mi się, że związki z takimi klasycznymi serialami kryminalnymi typu Columbo są oczywiste, bo nawet kiedy odcinek się kończy na platformie Sky Showtime, to włącza się pierwszy odcinek Columbo za każdym razem. Odcinki pojawiają się co tydzień na platformie, ale jeżeli lubicie obejrzeć wszystko naraz, nie lubicie czekać na nowy odcinek, to mamy dobrą wiadomość, ponieważ 10 listopada będzie już dostępny cały sezon i tak w ogóle jest już potwierdzone, że serial będzie miał drugi sezon, więc mamy na co czekać. Ja jeszcze nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o fantastycznych stylizacjach głównej bohaterki, bardzo mi się podobają, zazdroszczę jej paska, który nosi... W jednym czy w dwóch odcinkach zwróciłam na to uwagę, także i tak jak wspomniałaś, ma bardzo fajny klimat, jeździ super autem, więc też jest na czym oko zawiesić. Tak, no bo ona robi taką podróż właściwie przez całą Amerykę. Dlaczego to musicie obejrzeć? Pierwszy odcinek w sumie, bo wiadomo, dlaczego musi uciekać. No i na przykład mój chłopak jest wielkim fanem, i bo ten serial wychodzi co piątek, najczęściej właśnie w piątek się przygotowuje do podcastu czy coś takiego, bo nagrywamy w sobotę, więc... Kiedy ja jestem zajęta, to on mówi, no dawaj, kiedy będziemy oglądać Poker Face? Właśnie wczoraj tak mówił, żebyśmy oglądali najnowszy odcinek. Super, ale też pierwsza rzecz, jaka w zasadzie zwróciła moją uwagę na temat tego serialu, to też pokazuje, ile mam lat, że jeden z bohaterów grany jest przez Benjamina Brata, a jest to aktor, pewnie go kojarzycie, bo to jest, myślę, dobrze znany aktor, ale on oczywiście zawsze będzie kojarzył mi się z filmem Miss Agent. No, wiem. I jak ja go zobaczyłam, on tam gra taki w sumie czarny charakter, to tak, tak. Myślę, nie pasuje to do niego. Ale mi się bardzo podobał odcinek, w którym epizodyczną rolę grała aktorka Hong Chau. Ona jest naprawdę dobrą aktorką, bo ona grała w tym filmie Wieloryb. I właśnie za tą rolę była nominowana do Oscara. I ona w ogóle w wielu fajnych filmach gra z tej firmy produkcyjnej A24, więc no to świadczy o tym, że ten serial jest naprawdę cool, że zdecydowała się wziąć w nim udział. Historie, które dzisiaj opowiemy, inspirowane są serialem Poker Face i jego głównym motywem, czyli kłamstwem. No, w mojej historii na przykład kłamstw będzie dużo. No, w mojej też, to zobaczymy, kto ma więcej. No to co tam, Karolina, u ciebie? To ja powinnam zapytać, co u ciebie, bo widziałam, że ostatnio porządki w szafie robiłaś. No tak, muszę powiedzieć, że wzięło mnie na sezonowe porządki. Oczywiście zainspirowana tobą, no już nie bądź taka skromna. Och, jak miło mi to słyszeć. Karolina za każdym razem mi mówi, że jak coś mi tam nie pasuje, jak mam za duże rzeczy w szafie, no to siup, łatwo się tego wszystkiego pozbyć. Oczywiście nie po to, żeby zaraz zapełnić nową kupą niepotrzebnych ubrań, wiadomo. Nie? Nie, no. Myślę, że też nie miałaś takiego celu.
No w każdym razie tak, zarobiłam trochę kasy, wyobraźcie sobie, sprzedając moje stare ubrania w internecie. No i teraz po prostu mam listę rzeczy, które chcę w zamian za to kupić. Ale wprowadziłaś też tą zasadę, że dodajesz coś do swojej listy życzeń wizualnej, czy takiej po prostu spisanej gdzieś tam w notatkach i czekasz ileś tak, czasu? Cały czas mam jakieś takie wishlisty, które właściwie się nie kończą. Ale no słuchajcie, bo jak pewnie wiecie, podcast to nie jest nasza jedyna praca. Mamy też taką day job. Tak. Więc moja day job powoli zamienia się z home office na office. I właśnie ostatnio Karolinie opowiadałam, że to znaczy, jeżeli ja będę musiała codziennie chodzić do biura, to ja będę musiała całą nową garderobę sobie zakupić, no bo przez ten czas pandemii i tych wszystkich lat takiego siedzenia w domu, to jedyne co ja nagromadziłam to leginsy, dresy, getry, jakieś takie same łachmany. Ciężko mi się z tym nie zgodzić. No moja szafa taka domowa zdecydowanie urosła, odkąd zaczęła się pandemia, ale przyznam, że ostatnio właśnie bardzo wzdychałam do jednych kozaków i tak myślałam, wiesz, próbowałam sobie tak wytłumaczyć, dlaczego ich potrzebuję i po chwili do mnie dotarło zaraz. Ja mam jedne kozaki, mam botki, więc w zasadzie po co one mi są, skoro ja nie wychodzę na co dzień z domu do pracy? Ja nie potrzebuję. Wiesz, o co mi chodzi. I oczywiście chciałabym różne rzeczy mieć, ale tak na chłopski rozum to się po prostu jakby nie opłaca, bo ja tego tyle nie noszę. Więc rozumiem, że jesteś lekko przerażona, w co tu się w ogóle ubierać. Też zależy oczywiście, jaki się ma dress code w pracy, bo to jest inna sprawa, ale to musi być szok dla systemu, jak nagle trzeba zacząć wychodzić prawie codziennie z domu. A w ogóle ostatnio pogoda się zepsuła, wiadomo, i w związku z tym no nadszedł czas na jakieś takie cozy czytanie książek pod kocem, prawda? Mhm. No i bardzo mi przykro, bo po prostu ja w tym roku totalnie jakoś tak wypadłam z takiego trybu regularnego czytania. No czasami mam takie właśnie zrywy, że sobie przeczytam kilka książek pod rząd, a potem długo, długo nic. Tak. Żeby z tego impasu wyjść, to stwierdziłam, że muszę zacząć od bardzo krótkich książek, bo już ostatnio próbowałam kilka książek czytać, jakoś tak mi nie podeszły, poza tym, no nie wiem, nieważne, więc trafiłam w oczywiście internecie na książkę, która mnie zachęciła głównie tym, że miała być bardzo krótka, bo ona w oryginalnym wydaniu papierowym to ma 99 stron, no generalnie około 100 stron, zależy jakie tam wydanie. Więc wiadomo, to jest, no, zależy od tam waszej szybkości, ale to mogą być jakieś 2 godzinki czytania. I to jest książka, która jest dostępna na razie po angielsku, ale w ogóle można ją kupić na przykład na stronie wydawnictwa Tajfuny, więc może będzie przetłumaczona niedługo na polski. Pod tytułem Cold Enough for Snow autorki Jessiki Au. I to jest naprawdę taka piękna opowieść, która jest taka totalnie zwykła, że jak powiem ci, o co tam chodzi, to pewnie wzruszysz ramionami czy coś takiego. W każdym razie dorosła dziewczyna jedzie ze swoją matką na wycieczkę do Tokio. Więc w sumie na czasie, bo wszyscy jeżdżą na wycieczki do Tokio. No właśnie, ostatnio wiele osób chyba ma fascynację Japonią. Nie, no myślę, że to jest dlatego, że ta autorka pochodzi z Azji, chociaż mieszka w Australii. I co prawda o narodowości za bardzo się w tej książce nie mówi, ale można wywnioskować właśnie, że te kobiety pochodzą z Chin, bo niektóre wydarzenia dzieją się w Hongkongu, ale przeprowadziły się, no jak wydaje mi się, że do Ameryki. No i jakby powrót do Azji to jest też ich powrót do kultury, ale nie do końca, no bo na przykład nie wszystko rozumieją po japońsku i tak dalej. W każdym razie ta ich podróż to jest właśnie pretekst do tego, żeby ta dziewczyna snuła taki wewnętrzny dialog, bo właściwie dialogów za dużo tam nie ma z tą matką, ale wszystkie sytuacje po prostu wzbudzają w niej jakiś taki ciąg myślowy, no i ta książka jest po prostu takim jej strumieniem trochę świadomości, no, o życiu, o ludziach. To wszystko ma taki bardzo melancholijny klimat i no to jest naprawdę takie coś, czego ja potrzebowałam. Więc jeżeli czytacie po angielsku i chcecie czegoś takiego krótkiego, ale wartościowego, tak emocjonalnie i tak na takim poziomie duchowym, może trochę tutaj przesadzam, ale no, ja to tak odbieram, no to jest ten tytuł. Wiesz, może muszę przyjąć twoją taktykę, bo
Trochę wstyd mi się przyznać, ale ostatnio w ogóle nie mogę się skupić na książkach. Zaczęłam ostatnio czytać... Ty chyba kiedyś czytałaś tą książkę, mam wrażenie. Ona się nazywa Akty desperacji Megan Nolan. Tak, no ja to czytałam, fajna książka. No właśnie. Zaczęłam to i wydawało mi się, że mi się podoba i potem w ogóle zapomniałam, że to czytałam. No naprawdę jest źle. Potem natrafiłam na jakąś książkę Wojciecha Chmielarza, której wcześniej nie czytałam. Ona chyba jest jakaś nowa, nawet wstyd się przyznać, nie pamiętam już tytułu. Też zaczęłam czytać i w ogóle mi się nie chciało do niej wracać. No nie wiem, o co chodzi. Więc może faktycznie powinnam też przyjąć, że przeczytam jakąś krótką i wtedy z powrotem się wciągnę, no ale przez ostatnie 4 tygodnie, jest ciężko, naprawdę. No ja też mam ten problem właśnie, ale mam nadzieję, że ta książka to odczaruje. A w temacie książek to przypominamy, bo nie jestem pewna, czy w Prawdziwych Zbrodniach o tym mówiłyśmy, że w październiku mamy lekturę klubu książki, który mamy w naszym drugim podcaście Karoliny kontra życie i będziemy omawiać książkę Zanim wystygnie kawa. Która zresztą została nam polecona przez naszych kochanych patronów. Ja akurat już tą książkę przeczytałam chyba w zeszłym miesiącu, więc trochę się pospieszyłam, ale nie mogłam się doczekać. No i właściwie ona też się wpisuje w taki styl krótkich historii, które nie są jakieś bardzo wymagające, a jednocześnie są takie ciepłe. No tak, ja jeszcze nie skończyłam, no ale to jest książka krótka i w zasadzie cieszę się, że mamy ten klub książki, ponieważ właśnie w takich momentach jak teraz, kiedy no jakieś mam ciężkie chwile, jeśli chodzi o czytanie, co u mnie się zdarza tak, mam wrażenie, ostatnim czasem dosyć często, że to taka sinusoida jest jakaś, że albo czytam 3 w tygodniu, albo nie czytam żadnej przez 2, to mam tutaj motywację, bo wiem, że się umówiłyśmy, że będziemy o jakiejś książce rozmawiać, więc to jest bardzo dobre. Także jeżeli chcecie czytać więcej książek, to zapraszamy do czytania razem z nami. Jestem ciekawa, co dzisiaj dla nas przygotowałaś. Tematem przewodnim naszych dzisiejszych historii, jak mówiłyśmy na początku, jest kłamstwo, więc możecie się przygotować na niezłego oszusta plus mordercę. Moja historia zaczyna się 8 stycznia 2016 roku, kiedy Mark Andrews wyszedł ze swojego domu w środku nocy, bo to było około godziny 2. Wybierał się właśnie do swojego ulubionego kasyna Wind Star w Oklahomie. A jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek Poker Face, to wiecie, że tam też duża akcja dzieje się w kasynie. W każdym razie to kasyno było ponad 300 km od jego domu, bo Mark mieszkał w Teksasie, w mieście Azle. Jednak jakiś czas później postanowił zawrócić z drogi do domu, bo zorientował się, że w domu zostawił pieniądze. No a wiadomo, w kasynie dużo pieniędzy jest potrzebnych. Po powrocie do domu czekała na niego tragedia. Jego żona Doris była nieprzytomna, leżała w swoim łóżku w kałuży krwi. Mark udzielił jej pierwszej pomocy, krzyczał, przez co obudził pozostałych domowników, bo w tamtym czasie w domu przebywało kilka psów, ich córka, a także Don i Amy, którzy, jak rozumiem, tymczasowo z nimi mieszkali. Więc Don przybiegł tam, Mark krzyczał, żeby zadzwonił po pogotowie, więc Don zadzwonił na numer alarmowy. Nagranie z tej rozmowy jest dostępne w internecie. Don mówi, że jest dużo krwi, że Doris została zamordowana, że Mark też jest cały we krwi, że właśnie robi jej resuscytację. I na koniec Don powiedział, że zauważył w pokoju młotek na podłodze, więc dopowiedział właściwie, że ktoś zabił ją młotkiem. Mark miał wtedy 45 lat, a na swoim koncie miał już 4 nieudane małżeństwa, bo Doris była jego 5. żoną. Wcale nie podejrzane, no. Jego CV było dość bogate, bo z tego co mówił, to pracował w przeszłości w amerykańskim wojsku, pomagał CIA w specjalnych operacjach, podobno walczył również w Afganistanie i odniósł tam poważne obrażenia, a nawet miał epizod w siłach powietrznych. Więc no nie wiem, czy domyślacie się, kto tutaj jest kłamcą w tej historii. Ale to się okaże. Z kolei Doris, kobieta zamordowana, miała 43 lata i w dzieciństwie, podobnie jak Mark, została adoptowana. Mieli więcej wspólnego, ponieważ Doris była wcześniej 3-krotnie zamężna. Więc jak widać, oboje, możemy powiedzieć, byli ślepymi romantykami.
i szukali swojej drugiej połówki za wszelką cenę. Jej pierwsze małżeństwo zakończyło się po niecałych 10 latach i Doris została sama z dwójką małych dzieci, to znaczy się miała córki Hope i Rachel. Po rozstaniu Doris w końcu doszła do siebie, ukończyła studia na Texas A&M University, ale nie poddawała się, bo dalej chciała znaleźć partnera, z którym mogłaby spędzić życie. Jej drugie małżeństwo z mężczyzną, który nazywał się David, trwało niecały rok, bo niestety niedługo po ślubie zdała sobie sprawę, że David ma skłonności do imprezowania i niestety również do przemocy domowej. Więc ten związek zakończyła i kilka miesięcy później poznała Roya. Znowu wzięli ślub, no ale jak się okazało, też on nie był jej pisany, więc kiedy trzecie małżeństwo zakończyło się porażką, to Doris była naprawdę zdruzgotana. No i wreszcie w 2009 roku Doris spotkała swojego starego znajomego, Marka, na meczu futbolowym właśnie tam w okolicy. Mark wtedy był świeżo po czwartym rozwodzie, Doris była po trzecim rozwodzie, więc na pewno mieli wiele wspólnych tematów. No i właśnie kiedy spotkała Marka, to miała takie wrażenie, że może nie wszystko stracone, może jeszcze ma szansę na miłość. Mark pracował wtedy jako kierowca ciężarówki i wydawał się bardzo dobrym materiałem na partnera i na taką ojcowską postać dla jej córek, które miały wtedy 12 i 15 lat. Nawet przyjaciele Doris byli pozytywnie zaskoczeni, że w końcu znalazła kogoś, kto wydawał się miły i odpowiedzialny. Pobrali się w marcu 2010 roku i niedługo później adoptowali małą dziewczynkę z niepełnosprawnością. Jak rozumiem, to było związane z tym, że Doris pracowała w szkole podstawowej Basswood w Fort Worth w Teksasie, gdzie właśnie była nauczycielką dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wracając do morderstwa, po telefonie na 911 władze przybyły na miejsce zdarzenia i tak jak Don to opisywał, znaleźli Doris leżącą w sypialni na zakrwawionym łóżku. Kobieta miała kilka obrażeń na głowie, które zostały zadane właśnie tępym narzędziem. Jak się później okazało, jej czaszka była dosłownie roztrzaskana, a narzędziem zbrodni okazał się być właśnie ten młotek znaleziony w tym samym pokoju na podłodze. Śledczy zauważyli, że w sypialni znajduje się też stary sejf, który był otwarty. Nie było na nim śladu żadnego włamania, tak samo jak w ogóle w domu nie było żadnych śladów włamania. Jeżeli chodzi o ten sejf, to kod do niego posiadały tylko dwie osoby, czyli Doris, która nie żyła, no i oczywiście Mark. No i Mark powiedział policji swoją teorię na ten temat, że na pewno intruz musiał wejść do domu, zmusił Doris do otwarcia sejfu, a potem kazał jej wrócić do łóżka, gdzie zaatakował ją młotkiem. A jeszcze wcześniej, w którymś momencie, musiał ten młotek wziąć z garażu. No i jak możesz się domyślić, ta historia nie za bardzo przypadła do gustu śledczym, no bo widzieli w niej wiele luk. Na przykład w domu były psy. Z tego co widziałam, to były małe psy, ale głośne. Więc kiedy na przykład policja weszła do tego domu, to psy dosłownie zaatakowały funkcjonariuszy, nie chciały się od nich odczepić. Do tego stopnia, że musieli wezwać specjalistów od kontroli nad zwierzętami, więc widać było, jak te psy reagują na obcych. W związku z tym, gdyby jakiś obcy człowiek faktycznie wszedł do domu, no to te psy na pewno by zareagowały w podobny sposób. Podejrzane było też to, że Mark tak teatralnie płakał, kiedy policja przyjechała do domu, ale nikomu nie udało się zobaczyć jego prawdziwych łez. Więc zadawali sobie pytanie, czy on przypadkiem udaje, że jest mu przykro? Mark wydawał się idealnym podejrzanym o morderstwo, zwłaszcza kiedy policja dowiedziała się, że jest hazardzistą i stracił dużo pieniędzy, na przykład w kasynie w Oklahomie. Podczas przesłuchania Mark powiedział policji, że wyszedł z domu około godziny 2:15, żeby pojechać właśnie do swojego ulubionego kasyna. Jednak po chwili zdał sobie sprawę, że zapomniał pieniędzy z domu, więc napisał do Doris w tej sprawie i zawrócił. Widać go na monitoringu na lokalnej stacji benzynowej około godziny 4:15, a ta stacja benzynowa była kilka minut od ich domu. No i w dalszej części śledztwa policja zaczęła zastanawiać się, czy w małżeństwie Doris i Marka wszystko było w porządku i udało im się dowiedzieć, że już w zeszłym roku
Doris rozmawiała ze swoimi znajomymi o rozwodzie właśnie z powodu uzależnienia Marka od hazardu. Bo okazało się, że po ślubie gra w kasynie, która wcześniej była tylko takim niegroźnym hobby, zmieniła się w główne zajęcie Marka. Przez co Doris w tamtym czasie była jedyną żywicielką rodziny, bo Mark czasami coś wygrywał w tym kasynie, no ale wiadomo, głównie to wszystko przegrywał. I był na tyle niemądry, że w grudniu 2015 roku rzucił pracę jako kierowca ciężarówki, żeby poświęcić się grze w kasynie na pełen etat. I to był jego zawód teraz, tak? On sobie wybrał, że będzie... No zawód, no takie jego zajęcie, tak. Mhm, okej. Okay. Ale niestety jego szczęśliwa passa się skończyła, bo przed Bożym Narodzeniem rodzina była praktycznie na skraju bankructwa. Mark pożyczał pieniądze od przyjaciół, od krewnych, wszystko po to, żeby móc dalej grać w kasynie. To uzależnienie od hazardu pochłonęło całe jego życie, no i oczywiście musiała płacić za to Doris, no bo to ona codziennie chodziła do pracy. Jak się też okazało, Doris miała polisę ubezpieczeniową na swoje życie o wartości ponad 300 tysięcy dolarów, no i kto był głównym beneficjentem tej polisy? Chyba nie mąż. Mark. Czyli mamy motyw i mamy powód do aresztowania Marka w sprawie morderstwa jego żony. Więc przenosimy się już na proces. Prokuratorzy twierdzili, że Mark Andrews zaatakował swoją żonę młotkiem, kiedy ona spała. Wywnioskowali to oczywiście z jej obrażeń, bo wyglądało to tak, jakby po prostu ona była zaatakowana no we śnie. Następnie Mark zainscenizował scenę zbrodni. Otworzył ten safe właśnie, żeby wyglądało to tak, jakby na miejsce przyszedł jakiś intruz. Prokuratorzy twierdzili, że motywem do zabicia Doris było otrzymanie ponad 373 tysięcy dolarów z dwóch polis ubezpieczeniowych na życie Doris. Prokuratura wniosła tutaj o karę dożywocia. Zwrócili się też do ławy przysięgłych z prośbą, żeby pamiętali o wszystkich osobach dotkniętych przez brutalne morderstwo Doris. Bo tutaj podkreślali, że ona była nauczycielką w szkole, że miała pod swoją opieką grupę dzieci właśnie z niepełnosprawnościami, które były z nią zżyte, nie mówiąc o jej najbliższej rodzinie i o jej córkach, więc to było straszne. Prokurator powiedział przysięgłym, że Mark Andrews był kameleonem, który opowiadał wiele kłamstw na swój temat, a tak naprawdę był okrutnym mordercą, osobą przemocową, co potwierdzili wezwani świadkowie. Czyli nie był agentem CIA? No, jak się okazuje, kłamał. Najpierw zeznawał jego brat, Jason Andrews, który powiedział, że on i Mark byli wychowani przez rodziców adopcyjnych, ale że mieli naprawdę taką wspierającą, kochającą rodzinę. I mimo takiego wydawałoby się bezproblemowego wychowania, Mark wyrósł na kłamce, któremu brakowało jakiejkolwiek empatii. Tak twierdził jego brat. Jason powiedział też przysięgłym, że boi się o swoją rodzinę właśnie przez to, że zdecydowali się współpracować z policją. Boi się, czy Mark nie wyrządzi im krzywdy i twierdził, że społeczeństwo będzie bezpieczne, kiedy jego brat zostanie za kratkami. Więc to są naprawdę mocne słowa, no. Jak już nawet twój brat tak o tobie mówi, to o czymś świadczy. Na procesie zeznawały też 3 z 4 byłych żon Marka oraz jedna z jego byłych dziewczyn. I wszystkie te kobiety mówiły, że Mark Andrews był patologicznym kłamcą, który notorycznie wyłudzał od nich pieniądze, znęcał się nad nimi werbalnie i emocjonalnie. 2 z kobiet potwierdziły, że znęcał się nad nimi również fizycznie. Powiedziały, że on w ogóle miał taki styl, taki schemat działania, że znajdywał sobie kolejną partnerkę, nie kończąc związku z tą poprzednią. Co jest oczywiście obrzydliwe, no ale to jeden z wielu jego występków. Wszystkie kobiety zgodnie stwierdziły, że boją się być w jego obecności i w ogóle zeznawać przeciwko niemu. Jedna z nich nawet powiedziała, że on po prostu mnie przeraża i nie chce przebywać w tym samym pomieszczeniu co on. Jedna z byłych partnerek Marka zeznała, że po rozstaniu z nim miała takie silne przeczucie. Powiedziała to swojej matce. Powiedziała jej, że ona ma wrażenie, że Mark w końcu kiedyś kogoś zabije, że wiedziała, że on jest do tego zdolny.
ta kobieta powiedziała, że Mark w ogóle nie odczuwa emocji ani właśnie empatii w stosunku do innych ludzi i jest zdolny do wszystkiego, żeby osiągnąć jakiekolwiek korzyści. Inna kobieta, która była żoną Marka, Candy, zeznała, że kiedy byli małżeństwem, to cały jej życiowy dobytek i w ogóle dom spłonęły w pożarze, kiedy ona pracowała poza miastem. I uważała to za podejrzane, że najcenniejsze rzeczy Marka, to znaczy jego broń, nie spłonęły w pożarze, ponieważ jakimś cudem usunął je z domu właśnie przed pożarem. A sam pożar podobno został wywołany przez zwarcie elektryczne w jakimś tam sprzęcie elektronicznym w domu. Ta kobieta zeznała, że rzeczoznawcy ubezpieczeniowi byli dość podejrzliwi w tej sytuacji, no ale nie udało im się niczego udowodnić i Mark nie został oskarżony o podpalenie w tej sprawie, a ubezpieczenie zostało im wypłacone. I co ciekawe, te wszystkie były żony, były partnerki Marka podczas tego procesu się zgadały i jedna powiedziała drugiej, że Mark kiedyś wrócił do domu i miał ze sobą biżuterię i jakieś takie kolekcjonerskie monety i twierdził, że odebrał kilka długów i stąd miał te rzeczy. A jak się właśnie okazało, Candy zeznała, że po rozwodzie z Markiem u jej rodziców doszło do włamania w domu i zniknęła ich biżuteria i kolekcjonerskie monety. Więc dopiero w trakcie tego procesu one dowiedziały się, że to były rzeczy skradzione i że ukradł je właśnie Mark. Więc też oczywiście zeznały to na jego niekorzyść. Candy zeznała, że Mark co prawda nigdy nie skrzywdził jej fizycznie, ale opowiadał jej niestworzone historie o rzeczach, które zrobił w wojsku. No i z perspektywy czasu ta kobieta stwierdziła, że bardzo się cieszy, że się z nim rozstała i że dzięki temu jej życie zostało po prostu uratowane. Jednym ze świadków był też Joseph Roy, który był byłym pastorem Marka. I on właśnie zeznał, że Mark przechwalał mu się na temat jego wojskowej przeszłości. Właśnie to jemu mówił, że został wybrany przez CIA do tych operacji specjalnych. Podobno CIA ceniło jego tą wrodzoną zdolność do kłamania. On mówił, że do takiego niepodchodzenia emocjonalnie właśnie do ludzkiego życia. W rzeczywistości dokumenty wojskowe ujawniły, że Mark nigdy nie był w żadnych jednostkach specjalnych, ani nie został ranny w Afganistanie. Okazało się, że zaciągnął się do sił powietrznych, ale jego służba trwała 2 lata i 4 miesiące, bo został zwolniony z powodu niewłaściwego zachowania. Więc jego kariera wcale nie była taka oszałamiająca. Ostatecznie Mark został uznany za winnego. Ława przysięgłych zdecydowała o tym w bardzo krótkim czasie, więc nie mieli żadnych wątpliwości. I Mark otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Będzie musiał odsiedzieć minimum 30 lat, żeby kwalifikować się do zwolnienia warunkowego. A w końcowym oświadczeniu prokuratura podsumowała, że Mark Andrews pozostawił za sobą wiele ofiar. Był osobą przemocową, oszustem, złodziejem, hazardzistą i niestety kulminacją tego zachowania było morderstwo Doris. I że mają nadzieję, że wyrok dożywocia chociaż odrobinę wynagrodzi ofiarom i ich rodzinom wszystko, przez co musieli przejść. No to faktycznie kłamczuch. Ma trochę wspólnego z głównym bohaterem mojej historii, muszę powiedzieć. No to jestem ciekawa. 22 stycznia 2009 roku policja puka do drzwi mężczyzny, który nazywa się Lynn Hurst i informuje go, że znaleziono auto jego córki Lisy. Przyznam, mam pewne wątpliwości co do jej imienia, bo pisownia jest dosyć dziwna. Auto Lisy Hurst zostało odnalezione w mieście Hesperia w Kalifornii i nie miało to żadnego sensu, ponieważ kobieta nie miała żadnego związku z tamtym miejscem i nikomu nie przychodziło do głowy, dlaczego tam właśnie miałaby zostawić swoje auto. Co więcej, auto wyglądało na porzucone, to znaczy kluczyki były cały czas w stacyjce, a okna były
otwarte. Oczywiście rodzina zgłasza zaginięcie kobiety, a jej ojciec od razu po tym, jak dowiedział się, że jego córka zaginęła, zadzwonił do swoich wnuczek, ponieważ Lisa miała dwie córki, 12-letnią Ashlyn i 9-letnią Taylor. Okazuje się, że kobieta nie wróciła na noc do domu, co oczywiście też nie było do niej podobne, bo nigdy nie zostawiłaby swoich córek w taki sposób. Dziewczynki zaczęły się denerwować już bardzo nad ranem, jak zorientowały się o 5, że ich mamy nadal nie ma w domu. Lynn urodziła się w 78 roku w Newport Beach w Orange County, natomiast w tamtym momencie mieszkała w Barstow, w hrabstwie San Bernardino w Kalifornii. Miała 39 lat i chciała zostać nauczycielką. Lisa pochodziła ze szczęśliwej rodziny, miała brata i niestety dwa nieudane związki za sobą, to znaczy pierwszą córkę miała ze swoim chłopakiem z liceum, z którym rozstała się, ale pracowała ciężko i starała się być dobrą matką dla swojej córki. Jakiś czas później poznała mężczyznę, który miał na imię Ruben i para spotykała się dosyć długo, bo przez około 5 lat. I również mieli dziecko i właśnie to była druga córka Lisy, Taylor. Rodzina Lisy, jak rozumiem, liczyła na to, że Lisa i Ruben pobiorą się, miała nawet kupić suknię ślubną. Niestety nie doszło do tego, a Lisa była bardzo rozbita po tym, jak rozpadła się jej relacja z Rubenem. Poszła do koledżu i wychowywała swoje córki, ale oczywiście chciała sobie ułożyć z kimś życie. W 2006 roku w Barstow College poznaje mężczyznę, który nazywa się Jamie Chiapolis. Był 34-letnim mężczyzną i nie był typowym studentem, jak to mówili w programie 48 Hours. Był bohaterem wojennym, co podobało się też ojcowi Lisy, dlatego że on również w przeszłości był w wojsku i też bardzo szybko nawiązał relacje z jej córkami. Jak one mówią, sprawiał wrażenie kogoś, kto po prostu lubi z nimi spędzać czas. Co więcej, miał w przeszłości chorować na raka i udało mu się wyzdrowieć. Lisa skończyła studia bodajże w 2008 roku, a następnie zaczęła uczęszczać na zajęcia na Uniwersytecie Laverne. Tak jak mówiłam, jej planem było zostać nauczycielką w podstawówce. O, to widzę, że faktycznie sporo wątków mamy podobnych, i wojskowy, i nauczycielka. Dokładnie. W czwartek, dzień przed zgłoszeniem jej zaginięcia, jej telefonu komórkowego użyto ostatnim razem właśnie w czwartek około 11 wieczorem i odnotowała to wieża w mieście Hesperia, czyli tam, gdzie znaleziono jej samochód. Po rozmowie z rodziną, detektyw, który zajmuje się tą sprawą, dowiaduje się, że Lisa była w związku właśnie z Jamie. Detektyw od razu poczuł, że coś jest nie tak, ponieważ Jamie strasznie kręcił. Wyobraź sobie, że na początku powiedział detektywowi, że on z Lisą w ogóle nie jest zaręczony, a tak było według jej rodziny. Co więcej, jakby oni się kolegowali, nie byli w żadnym związku. Dopiero później, już przy kolejnej rozmowie, przy przesłuchaniu, powiedział, że faktycznie mieli relacje natury seksualnej. A poza tym miał też powiedzieć detektywowi coś, co kompletnie go zbiło z tropu, ponieważ powiedział mu, że ma żonę. Aha, to problem. Tak, okazało się, że żona Jamiego mieszka w innym stanie, to znaczy ona również należała do wojska, była w armii. Miała na imię Catherine i w tamtym momencie stacjonowała w Teksasie. Okazało się, że dzień wcześniej, gdy po raz ostatnio widziano Lisę, to właśnie Jamie odebrał młodszą córkę kobiety ze szkoły i gdy ta zapytała, gdzie jest mama, powiedział jej, że w szkole. No a tak jak mówiłam, ona faktycznie uczęszczała na zajęcia na uniwersytet, więc nie było to takie dziwne. Mężczyzna zajął się dziewczynkami, podał im kolację, a następnie pojechał. No i tak jak mówiłam, nad ranem dziewczynki już naprawdę bardzo się denerwowały, bo ich mamy nadal nie było w domu. Kilka dni od zaginięcia detektywi udają się do domu Jamiego i ten wpuszcza ich do domu, pozwala im się rozejrzeć. No i coś musiało przykuć ich uwagę, ponieważ ponoć następnego dnia wrócili już z nakazem. W domu mężczyzny znaleziono paragony z niedawno zrobionych zakupów w Home Depot. Na tych paragonach znaleźli listę bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład kilof, łopatę, wybielacz, rękawiczki, taśmę, a także duży pojemnik na śmieci. Aha, czyli ulubiony sklep osób, które mają coś na sumieniu i chcą się czegoś pozbyć. No dokładnie. Zapytany o te rzeczy, na przykład o ten pojemnik, miał powiedzieć detektywom, że kupił go, żeby oddać ubrania, których nie używał, do lokalnego lumpeksu. No problem był tylko taki, że w tym lokalnym lumpeksie nikt nie znalazł żadnego pojemnika na śmieci. To była taki kształt baryłki miał ten pojemnik, z tego co widziałam.
W jednym ze źródeł wyczytałam też, że w domu znaleziono ślady przypominające krew, a co więcej, w śmieciach Jamie'ego znaleziono zużytą prezerwatywę. Zapytany o tą prezerwatywę powiedział, że faktycznie użył jej z kobietą, która nazywa się Joyce Franson. Czyli to jest jeszcze jakaś inna kobieta? Tak, czyli dzień przed zgłoszeniem zaginięcia Lisy on zabawiał się z jakąś panią, która miała na imię Joyce. Okej, a do tego wszystkiego jeszcze miał żonę, która mieszkała w innym stanie. Otóż to. No, spoko. Śledczy postanawia porozmawiać z Joyce i kobieta mówi najpierw ponoć, że nie rozmawiała z Jamie'em od roku. Także no, chyba skłamała. I wtedy policjant mówi jej o tym kondomie, który znaleźli w śmieciach. I zwrócił też uwagę na to, że jak zbadają, to mogą tam znaleźć jej DNA. No i ona wtedy przyznaje, no, że faktycznie spotkała się z nim. Ale tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Natomiast nie mówi nic więcej, ale jak rozumiem, detektyw nie wierzy jej i jej to komunikuje. Ale okazuje się, że brat Lisy, Walden, pojechał do Hesperii zaraz po tym, jak odnaleziono jej samochód, to znaczy kilka godzin po tym, jak odnaleziono jej samochód, udał się do tego miasta, żeby szukać swojej siostry. I wyobraź sobie, że jakimś cudem na drodze znalazł porzucony czepek prysznicowy i pomarańczowe rękawice. Tego nie rozumiem, ale ponoć Walden oddał ten czepek i rękawice Jamie'emu. Po co? Nie wiem, może właśnie on miał je przekazać policji. Ale Jamie nie wiedział, że brat Lisy zrobił zdjęcie dobrej jakości tym rzeczom, zanim mu je dał. Mhm. I co ciekawe, Jamie oddał faktycznie jakieś rękawice detektywom kilka godzin po tym, jak je dostał. Ale dosyć szybko zorientowali się, że on im oddał chyba podmienione rzeczy. Okej. No i oczywiście też były te zdjęcia, żeby porównać, prawda? No właśnie, ale po tym jak przeszukano jego dom i znaleziono te różne rzeczy, no to Jamie już absolutnie nie był taki skory do współpracy z policją i do zwierzenia się im, ile ma żon i tam, nie wiem, pewnie jeszcze wiele innych tajemnic. Wkrótce później okazuje się, że Jamie sam z siebie zgłosił się do szpitala psychiatrycznego. No, tutaj nie trudno uznać, że no, zrobił to, żeby kupić sobie czas po prostu, prawda? I to miało miejsce 26 stycznia. Na początku lutego rodzina Hearst organizuje akcję poszukiwawczą, w której bierze udział ponad 150 osób, w tym oczywiście rodzina, przyjaciele, wolontariusze, również członkowie organizacji szukających osób zaginionych. I faktycznie te poszukiwania były prowadzone przez nich wielokrotnie przy użyciu różnych rzeczy. Jest taka strona, która nazywa się Lisa Hearst blog i to jest po prostu lisahearst.wordpress.com i tam znalazłam, jak rozumiem, to była strona stworzona po to, żeby rodzina, przyjaciele, wszyscy, którzy byli zainteresowani tą sprawą i którzy pomagali w szukaniu Lisy, mieli miejsce, w którym mogliby dowiadywać się najświeższych informacji. I faktycznie tam jest datami porozpisywane, co się kiedy działo. I no tam też są zdjęcia z tych poszukiwań, wiesz, pokazane, gdzie konkretnie jeździli i tak dalej, no bo w okolicach miejsca, w którym ona mieszkała, była pustynia. Mm-hmm. I tam widziałam też, że używali jakichś dronów też do sprawdzania terenu i faktycznie bardzo dużo osób zaangażowało się w tą sprawę i próbowało odnaleźć Lisę. Kiedy Jamie w końcu wychodzi ze szpitala i wprowadza się do motelu, zostaje zaaresztowany i oskarżony o morderstwo Lisy. To znaczy, oczywiście, niestety policja nie ma ciała, natomiast wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to Jamie dokonał tego morderstwa. Po pierwsze jego kłamstwa, zakupy jakie zrobił w Home Depot, to, że tak naprawdę nie był w stanie powiedzieć i udowodnić, do czego mu te wszystkie rzeczy były. Poza tym jeszcze kwestia tych rękawic i czepka, które dał mu brat Lisy i potem nagle one jakimś dziwnym trafem zostały podmienione. Zostaje on zaaresztowany w motelu Starlight w Redlands około godziny 18:30 i w tamtym momencie Jamie miał 36 lat. Jak rozumiem, osoby zaangażowane w to śledztwo, detektywi, prokuratora wierzyli, że mimo braku ciała będą w stanie przekonać ławę przysięgłych do tego, że to Jamie popełnił tą zbrodnię, że zabił Lisę. Natomiast no, w tamtym momencie, jak rozumiem, nie byli w stanie go oskarżyć i żądać kary śmierci. No to dość odważnie, bo raczej mieli dowody poszlakowe. Tak. W toku śledztwa okazuje się też, że Jamie nigdy nie miał raka, nigdy na nic takiego nie chorował i też nie należał do żadnych elitarnych jednostek wojska, wcale nie był w Iraku czy w Iranie. Owszem, w wojsku był, ale tak naprawdę nigdy udziału w żadnych walkach ponoć nie brał. Czyli
To były wszystko kłamstwa. Poza tym, oczywiście, z tego co wiemy, Lisa nie miała pojęcia o tym, że miał żonę i że była jeszcze jakaś druga kobieta, Joyce. A to kłamczuch. Jamie na początku oczywiście nie chce rozmawiać z policją. Oczywiście rodzinie Lisy bardzo zależało na tym, żeby ją odnaleźć. I to skłoniło prokuraturę do tego, żeby, jak to nazwali w programie 48 Hours, zawrzeć pakt z diabłem. I zaproponowano mu obniżony wyrok w zamian za przyznanie się i wyjawienie, gdzie schował ciało Lisy. I faktycznie myślę, że to było dobre posunięcie, bo jak się okazało, te grupy poszukiwawcze szukały w innym miejscu niż to, w którym faktycznie on zakopał to ciało. No i było małe prawdopodobieństwo, żeby je odnaleźli, gdyby nie to, że się z nim dogadali. 8 października zawarł właśnie tą umowę i według niej miał dostać 15 lat do dożywocia za morderstwo drugiego stopnia. Zaprowadził władzę do miejsca w okolicach Newberry Springs, gdzie odnaleziono po kilku godzinach, jak rozumiem, kopania ciało Lisy. Po tym wszystkim Jamie postanowił powiedzieć policji, co według niego stało się, jak zginęła Lisa. I Jamie zeznał, że zginęła w basenie podczas seksu. To znaczy, miał ją podduszać w trakcie, ponieważ według niego ona to lubiła. I w pewnym momencie zrobiło jej się chyba troszkę słabo. Poprosiła, żeby przerwali. On wtedy poszedł po coś do picia, a gdy wrócił, ona leżała już głową w dół w basenie. Natomiast, jak rozumiem, policja nie wierzyła w to, ponieważ nie wierzyła w to i raczej uważali, że to było dlatego, że ponoć żona Jamiego miała wrócić z Teksasu. No i grunt mu się walił pod nogami. Miał dwie kochanki, żonę, która wracała, więc prawdopodobnie chciał po prostu się pozbyć kłopotu. To nie mógł po prostu z nią zerwać? Nie mam pojęcia. Ewidentnie był po prostu seryjnym kłamcą, który nie potrafił chyba szczerze zrobić niczego. No. No i wiesz, też nie wiem, może mu się wydawało, że mu się uda, że mu się upiecze, że jest taki świetny, tak świetnie kłamie i tak fantastycznie manipuluje ludźmi, że może sobie robić co chce i nie spotka go za to żadna kara. No, pojawia się też tutaj kwestia właśnie jego drugiej dziewczyny, czyli Joyce. Ponieważ, tak jak wspominałam wcześniej, policja była wobec niej podejrzliwa. No i Joyce przyznała się, że spotkała się z Jamie'm. Natomiast 24 listopada zostaje ona zaaresztowana w związku z morderstwem Lisy. I to dlatego, że policja wierzyła, że Jamie brała udział w pozbyciu się zwłok i jej auta. I Joyce wypowiada się w programie 48 Hours również i ona mówi, że Jamie przedstawił jej oczywiście jeszcze inną wersję wydarzeń. Podczas rozmów z policją i miesięcy szukania Lisy, miesięcy tortur dla jej rodziny, kiedy organizowali te wszystkie akcje poszukiwawcze, w pewnym momencie nawet jakaś organizacja szukająca osób zaginionych nawet zaoferowała jakąś nagrodę, wyobraź sobie. Także naprawdę wiele osób jakby pomagało i też cierpiało z powodu jej zaginięcia. Przede wszystkim, no przecież miała dwójkę dzieci, dwie córki, które nie wiedziały, co stało się z ich mamą. I milczała, nie mówiła nic. A później w programie 48 Hours powiedziała, że Jamie zadzwonił do niej i poprosił ją o pomoc w pozbyciu się auta. Jego tłumaczenie, czyli pomaga koledze, ponieważ on zalega z płatnościami za samochód i trzeba gdzieś to auto porzucić tak, żeby wyglądało na kradzież. To ponoć nawet Joyce miała zaproponować miejsce i tak też mówił, po tym jak już się do wszystkiego niby przyznał, Jamie. To znaczy Jamie wkopał Joyce po tym jak już został skazany i opowiedział policji swoją wersję i powiedział, że Joyce właśnie mu pomagała. I według niego to ona właśnie miała zaproponować miejsce, a co więcej, miał powiedzieć, że gdy powiedział Joyce, co się stało, to ona miała zapytać go, no cóż, to co chcesz teraz zrobić? Czyli on powiedział jej, że zamordował kobietę, a ona do niego, no dobra, to co chcesz teraz zrobić? Czyli może to była jego bratnia dusza jednak. No właśnie, i powiedział im, że nie był sam, gdy zakopywał ciało Lisy na pustyni i tym właśnie wkopał Joyce. No ale wracając do wersji Joyce, powiedziała, że niby chciał, żeby mu pomogła pozbyć się samochodu kolegi. Pojechał za nią, ona pojechała w aucie Lisy, porzucili to auto, on pojechał za nią, a następnie pojechali do niego. Według niej, gdy dojechali do niego do domu,
On miał jej powiedzieć, że ma jakichś członków rodziny w mafii i oni grożą mu i chcą, żeby pozbył się dla nich paczki, którą mu wysłali. To był pojemnik na śmieci zaklejony taśmą klejącą. Następnie pojechali na pustynię i Joy stwierdziła w programie 48 Hours, że została w aucie, a w tym czasie Jamie na zewnątrz wykopywał dziurę właśnie na tą paczkę od mafii, jak to powiedziała. Miał jej mówić, żeby się nie martwiła niczym, no a ona twierdziła, że oczywiście nie wiedziała, co tam w środku było. Powiedziała, że nie powiedziała nic policji, gdy przyszli do niej porozmawiać, ponieważ bała się, gdy usłyszała o osobie zaginionej. I też tutaj jakieś takie dwie wersje widziałam, że ona miała mówić, że nie zna Lisy, a z drugiej strony też słyszałam, że miała powiedzieć, że zna Lisę, ale Jamie mówił jej, że Lisa to jest jakaś tam koleżanka, która go nagabuje o randkę. No. To kolejne kłamstwo do kolekcji. Dokładnie. Ponoć żona Jamiego anulowała ich małżeństwo w grudniu 2009 roku i okazuje się, że ona nie miała pojęcia, co jej mąż wyrabia. To znaczy nie wiedziała o tym, że wiedzie podwójne czy nawet potrójne życie. Jak rozumiem, na początku Joyce nie przyznawała się do postawionych jej zarzutów. I jak rozumiem, Jamie miał w sądzie zeznawać przeciwko Joyce, ale też zaoferowano jej ugodę i ona wybrała coś, co nazywa się no contest, czyli jak rozumiem, chodzi o to, że ona nie podważała tego, co mówią i zamiast 5 lat została skazana na 3. Wydaje się to być bardzo niesprawiedliwe, patrząc na to, na jaki ból i przedłużanie cierpienia skazała rodzinę Lisy, ale wyobraź sobie, że w więzieniu Jamie nadal nie potrafił się uspokoić i znalazłam artykuł, zresztą 48 Hours na samym końcu chyba też o tym mówią, z tego co pamiętam. Jamie w więzieniu próbował zatrudnić kogoś do tego, żeby najpierw zamordował 2 detektywów, którzy pracowali nad jego sprawą, chyba po to, żeby mu nie przeszkadzali w jakichś ewentualnych apelacjach, a potem miał też szukać kogoś, kto zabije córki Lisy. Po to prawdopodobnie, to już są jakieś tam gdybania osób zaangażowanych w tą sprawę, żeby nie przychodziły wypowiadać się na przesłuchaniach w sprawie wcześniejszego wyjścia z więzienia. Bo wiesz, bardzo często jest tak, że właśnie osoby dotknięte przez czyjeś przestępstwa idą, prawda, i mogą się wypowiadać na takich przesłuchaniach. No to skandaliczne, naprawdę. Tak, i właśnie znalazłam jeden artykuł, który oczywiście Wam podlinkujemy, w którym wspominają, że tam oczywiście on jakiś ślad, nawet pieniędzy jest i tak dalej. No naprawdę jakiś niereformowalny człowiek, okropny kłamczuch. Nie dość, że zabrał dziewczynkom matkę, to jeszcze potem zastanawiał się i szukał kogoś, kto je zabije. No przecież to się w głowie nie mieści. I też bardzo mi się smutno zrobiło, bo właśnie na stronie CBS News, bo tam, gdzie można obejrzeć właśnie odcinki 48 Hours i zawsze też jest tekst do tego dołączony z całego odcinka, na samym końcu tego artykułu jest napisane, że Ashlyn i Tyler są wychowywane, czy też były wychowywane osobno przez swoich ojców, czyli jeszcze rozbił rodzinę. Mhm. No to bardzo przykre. No a widzisz, ciekawe co by było, gdyby taki żywy wykrywacz kłamstw, jak jest w serialu Poker Face, był tam na miejscu. Ale widzisz, mam wrażenie, że i w twojej, i w mojej sprawie detektywi jednak się wykazali i byli takimi wykrywaczami kłamstw, to znaczy bardzo szybko się chyba zorientowali w obu przypadkach, że sprawcy mają coś na sumieniu. No zdecydowanie. Zwłaszcza, że po raz kolejny opowiadamy historię zamordowanych kobiet, w których jednak podejrzanym numer 1 jest mąż, partner, kochanek. No i jednak w 99% tak jest po prostu, to są fakty. Statystyki nie kłamią. I jeszcze raz dziękujemy sponsorowi dzisiejszego odcinka, Sky Showtime, gdzie możecie obejrzeć 10 listopada już wszystkie odcinki serialu Poker Face. Miłego oglądania. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.